Panie premierze, o co toczy się dzisiaj spór w Polsce i jakie są strony tego sporu? Spór w Polsce toczy się, można powiedzieć, o dwie sprawy. Sprawa pierwsza, która troszkę umyka uwadze opinii publicznej, a także komentatorów, to jest spór o to, czy Polska ma być państwem demokratycznym czy korporacyjnym. Bo spór o Trybunał Konstytucyjny to jest w wielkiej mierze właśnie spór o to, czy w Polsce mechanizmy demokratyczne, a więc te związane z wyborami, są rozstrzygające dla kształtu życia publicznego, czy też to jest jeden z istotnych, ale nie najważniejszy, nie decydujący mechanizm, bo władza jest w gruncie rzeczy w ręku korporacji, korporacji, które tworzą aparat państwowy. Aparat państwowy nie jest czymś uzależnionym od mechanizmu demokratycznego, podporządkowanym mechanizmowi demokratycznemu, tylko ma bardzo daleko idący zakres autonomii, który rolę mechanizmu demokratycznego zasadniczo ogranicza. No, taką koncepcję państwa swego czasu sformułował w przemówieniu w Sejmie, mówiąc o aferze Amber Gold, Donald Tusk. To można powiedzieć, tak najpierw wprost zostało wyłożone. I to jest taka głęboka istota sporu, o której się w gruncie rzeczy właśnie w tej chwili nie mówi. No, jeżeli chodzi o sprawy bliższe, że tak powiem, to chodzi o to, czy będą mogły być realizowane te wszystkie przedsięwzięcia, które się składają na dobrą zmianę, o której mówimy, czy też nie będą mogły być realizowane. Bo ja jestem głęboko przekonany, że Trybunał po tym zamachu z czerwca 2015 roku, czyli jeszcze ciągle bieżącego roku, no miał być tym punktem, tym swego rodzaju bastionem, o którym rozbijały się wszelkiego rodzaju nasze próby zmiany. I to mówię nie tylko o zmianach na przykład w wymiarze sprawiedliwości czy w mediach, ale także takich zmian jak 500 zł, bo tutaj bez trudu średniej klasy prawnej mógłby sobie wymyślić, w jaki sposób Trybunał mógłby uniemożliwić tą zmianę. Przez odpowiednie orzeczenie, jeszcze do tego przedstawiając się jako ten, który chce dać jeszcze więcej. Tylko że to więcej już jest niemożliwe, nierealizowalne. Krótko mówiąc, no tutaj są te dwie sprawy. Jedna to zablokowanie tej dobrej zmiany, zablokowanie zmiany, która ma nadać naszemu życiu społecznemu inny, dużo bardziej sprawiedliwy, uczciwy, jednocześnie efektywny kształt, a z drugiej strony to jest spór o to, jak ma wyglądać polskie państwo, czy w Polsce demokracja ma być rzeczywiście czymś realnym, decydującym o kształcie naszego życia, czy też ma być tylko jednym z mechanizmów tego życia kształtowania i to wcale nie mechanizmem najważniejszym. A czy mamy do czynienia dzisiaj, panie premierze, z takim medialnym zamachem stanu przeciwko wybranym władzom Rzeczypospolitej? Czy to przypomina na przykład pana zdaniem wiek XVIII, gdzie ten trybunał, o którym pan mówi, miałby pełnić taką klasyczną rolę liberum veto wobec wszelkich poczynań władzy? Premier Jan Olszewski mówi, wątpię, że ten spór zostanie w Polsce wyciszony, bo jest środowisko, które traci przywileje. No tak, bo ta naprawa, o której mówimy, ta dobra zmiana, to jest między innymi pozbawienie pewnych środowisk przywilejów, no doprowadzenie do tego, że w Polsce równość obywatelska stałaby się czymś dużo bardziej realnym niż w tej chwili, bo ona w tej chwili jest zapisem konstytucyjnym w gruncie rzeczy martwym. Proszę pamiętać, że oczywiście można tutaj odwoływać się także do liberum veto, no ale przypomnijmy sobie także inne aspekty sprawy. No, Trybunał Konstytucyjny nie wykonuje w gruncie rzeczy swoich obowiązków. 200 spraw niezałatwionych, 100 spraw, gdzie było orzeczenie Trybunału i nie zostało wykonane, Trybunał w tej sprawie milczy. No, niebywale wręcz wolne tempo pracy Trybunału. Ludzie mający uposażenia na poziomie prezydenta Rzeczypospolitej, no uczciwie mówiąc, bardzo niewiele robiący. To porównanie z Trybunałem Niemieckim, gdzie ta wydajność w przeliczeniu na jednego posła jakby przeszło 12 razy większa, no jest miażdżące.
i w związku z tym ta ustawa, która dzisiaj przedmiotem sporu, ma po prostu doprowadzić do tego, żeby po pierwsze Trybunał nadrobił zaległości i później nie wdawał się w bieżące polityczne spory, tylko po prostu załatwiał sprawę rzeczywiście pilnowo, bo to trzeba, żeby to było pilnowane, tego, żeby w Polsce ustawodawstwo, a także akty normatywne niższego rzędu były zgodne z konstytucją. I ten aspekt naprawy Trybunału i w istocie swego rodzaju umocnienia Trybunału w jego właściwej roli no jest zupełnie niedostrzegany, bo obok tego mamy rzeczywiście ten bunt korporacji. No dzisiaj mamy pismo pierwszego, czy pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego wzywające do tego, żeby zupełnie bezprawnie rozpatrywać sprawę tej nieuchwalonej ustawy. To już jest swego rodzaju rokosz. No tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie nawiązywanie do różnego rodzaju złych tradycji pierwszej Rzeczypospolitej jest jak najbardziej uzasadnione. Przy czym ta władza, która ma być najbardziej zrównoważona, najbardziej zdystansowana, no właśnie się w to angażuje. No i to musi być powstrzymane. Prezes Rzepliński zapowiada na 12 stycznia, że Trybunał zbada zgodność z konstytucją uchwał Sejmu o wyborze nowych sędziów i jak najszybciej, a więc też poza kolejnością, czyli poza przepisami ustawy znowelizowanej o Trybunale Konstytucyjnym, zbada zgodność z konstytucją ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i to też w składzie, który sam wybierze i to raczej nie będzie 13 sędziów, co zakłada ustawa. Jak traktować takie wypowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego? To jest w gruncie rzeczy wypowiedź, która oznacza właśnie nic innego jak taki rokosz wobec porządku w państwie. Trybunał rzeczywiście porównując, bo tak to można określić, ustawy z konstytucją, podlega konstytucji, ale w sprawach organizacji Trybunału i w sprawach proceduralnych decyduje ustawa i o tym jest bezpośrednio mowa w konstytucji. Ta ustawa to jest taka ustawa wykonawcza wobec konstytucji. Jest pewien zespół ustaw, które właśnie tego rodzaju rolę pełnią, są jakby wskazane w konstytucji. Ich uchwalenie wynika z konstytucji w sposób taki zupełnie bezpośredni. I tutaj to, że Trybunał podlega takiej ustawie jest poza jakąkolwiek wątpliwością, a więc ogłoszenie, że się temu nie podlega, no jest po prostu odrzuceniem tej roli, która jest przypisywana Trybunałowi Konstytucyjnemu i sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Ja bym osobiście traktował to po prostu jako rezygnację z funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo wie pan, no jeżeli ktoś przychodzi do jakiejś pracy i następnie ogłasza, że reguły tej pracy go nie obowiązują, no to jest równoznaczne z tym, że po prostu z tej pracy rezygnuje. Tak bym to traktował. Ale jak to stwierdzić, panie prezesie? Jest rzeczywiście artykuł 190 Konstytucji, który mówi organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Wydaje się z wypowiedzi medialnych także, że ta ustawa prezesa Rzeplińskiego nie obowiązuje. On odwołuje się do innego artykułu o tym, że sędziowie podlegają wyłącznie Konstytucji. Czy państwo polskie ma jakieś możliwości stwierdzenia tego rokoszu i zrobienia czegoś z rokoszanami? Ma takie możliwości w postaci odpowiedniej ustawy, no na przykład takiej, która by uznała, że tego rodzaju postępowanie i z prezesa i ewentualnie innych sędziów no oznacza, że zrezygnowali z funkcji. No bo powtarzam, niezależnie od tego, że sędzia orzekając o zgodności z konstytucją ustaw, no musi rzeczywiście podlegać konstytucji, bo inaczej no, nie byłby w stanie wykonywać swojej funkcji, to jednak akurat w tej sprawie podlega ustawie i to jest w konstytucji bardzo wyraźnie napisane, więc nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, a wszelkiego rodzaju tam wyśmiewanie, które można znaleźć na łamach różnych gazet, szczególnie Gazety Wyborczej, w tym także ludzi z tytułami profesorskimi, no opiera się na tym, że oni zakładają, zwykle słusznie, bo nie jest to żaden zarzut, nie wszyscy są prawnikami, że przeciętny czytelnik po prostu nie wie, w jaki sposób interpretuje się prawo i na przykład tego rodzaju argumenty, że coś tam zostało napisane tak wprost, są tutaj
rozstrzygające. Zapomina się tutaj o konieczności do wykonywania tak zwanej wykładni systemowej, inni to nazywają systematyczną wykładni celowościowej. I że dopiero przy przeprowadzeniu wykładni tymi wszystkimi trzema metodami, w szczególności wobec tak ważnego i rozległego aktu jak konstytucja, można zrozumieć dokładny sens poszczególnych przepisów. No więc krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia, zgodzę się z tym określeniem, z rokoszem i ten rokosz musi być powstrzymany. Zobaczymy, jaka będzie postawa innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak to będzie wyglądało. No jest oczywiste, że przedsięwzięcia, o których mówi profesor Rzepliński, to już są przedsięwzięcia o charakterze prywatnym. No, takie orzeczenie sądu będzie wyrażeniem zdania przez pewną ilość prawników, no na ogół jakoś tam utytułowanych, ale nie będzie miało żadnego znaczenia prawnego. Ale środowiska zagraniczne, prasa zagraniczna, Komisja Europejska, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, tych głosów już było sporo, nawet Martin Schulz mówił o zamachu stanu. Czy Polacy wobec tego nawału opinii zagranicznych, antypolskich, czy nie ulegną jakiemuś takiemu jakiemuś kompleksowi, który 25 lat był wsączany przez Polaków, że europejskość to coś lepszego niż polskość i jak z zagranicy tak mówią, to coś w tym musi być. Chyba, no na pewno są tacy ludzie, którzy w ten sposób myślą, ale ja wierzę w to, że bardzo, bardzo wielu Polaków myśli inaczej i że ta liczba się zwiększa, że ludzie coraz bardziej rozumieją, że żadna europejskość nas tutaj nie zbawi, że europejskość to w gruncie rzeczy oznacza polskość, bo przecież Europa składa się z różnych i różniących się narodów i one dopiero wspólnie tworzą pewną jakość cywilizacyjną, bo są między nimi pewne podobieństwa, które właśnie można określić jako europejskość, a Polska broniąc demokracji, broniąc właśnie państwa demokratycznego, a nie korporacyjnego, broniąc wolności religii, która jest dzisiaj na zachodzie Europy bardzo głęboko zagrożona i właściwie w niej nie ma w wielu miejscach, czy broniąc rzeczywistej wolności słowa, bo ta wolność słowa przecież dzisiaj też poprzez poprawność, która już dzisiaj jest egzekwowana przez państwo, poprzez użycie przymusu państwowego, została ograniczona albo wręcz zlikwidowana, że broniąc tego wszystkiego, bronimy właśnie tego, co jest w tradycji europejskiej najlepszego. Najlepsze to my, można powiedzieć, dzisiaj jesteśmy taką ostoją Europy. Tej prawdziwej. Panie premierze, a dlaczego media w Polsce nie oburzają się na słowa antypolskie płynące z mediów na przykład niemieckich, z prominentnych polityków brukselskich, tylko się nimi ekscytują i raczej, mam wrażenie, nagłaśniają w formie poparcia? Proszę ojca, no po pierwsze, no są tu kwestie własnościowe. No, pewna część mediów jest po prostu, jeśli chodzi o własność, mediami niemieckimi. I to na pewno musi mieć wpływ na ich postawę. Natomiast w wypadku innych mediów, no to jest po prostu obrona przywilejów, no obrona takiego systemu, w którym te media mogły funkcjonować, wywierać duży albo bardzo duży wpływ na życie publiczne. A ta dobra zmiana, o którym tutaj mówimy, no ten wpływ bardzo ograniczy. Sprowadzi do, jakby można powiedzieć, właściwych wymiarów, no bo pewne niewielkie środowiska, które zresztą, gdyby polska historia pobiegła inaczej, dużo szczęśliwiej, w ogóle by żadnej roli w Polsce nie mogły odegrać, których rola jest w istocie skutkiem wojny, a później komunizmu, także Polska znalazła się w strefie wpływu, została podporządkowana Związku Sowieckiemu. No, gdyby nie to właśnie podporządkowanie, no to po prostu w Polsce byłyby co najwyżej mało ważnym i pewnie niespecjalnie szanowanym marginesem. Czy szybko, panie premierze, zmienią państwo media publiczne? Wiemy już, że ustawa, pierwszy krok jest procedowana w Sejmie i pewnie wkrótce się zakończy, ale też można sobie wyobrazić, że środowiska medialne zawiadomią bratnie jakieś środowiska tu czy tam, po to, żeby wywoływać podobny zamęt jak wokół Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, proszę ojca, no
Oczywiście może być organizowany jakiś opór, ale my jesteśmy przekonani, że bardzo wielu pracowników telewizji publicznej i radia publicznego bardzo oczekuje na zmiany. I jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie je przeprowadzić. No oczywiście w Polsce jest prawo do demonstracji. Na przykład my nie mamy zamiaru go podważać. To ci, którzy rządzili przedtem, wielokrotnie łamali reguły demokracji, wysyłali ABW do młodego człowieka, który wydawał jakąś stronę internetową o prezydencie, interweniowali w sprawie książek, nawet praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim była przedmiotem interwencji, blokowali możliwości różnym ludziom, także i mnie, spotkań na dużych salach. Zdarzało się, że ja w sporym mieście nie mogłem wynająć żadnej sali na spotkanie ze mną, chociaż byłem przywódcą opozycji. No fatalnie było w parlamencie. Dzisiaj mówi się o jakichś czołganiach w parlamencie. No, ktoś użył takiego określenia Platformy Obywatelskiej Partii Petru. No to ja bym radził przypomnieć, jak to wyglądało za naszych czasów, o ile, że tak powiem, względniejszy i uprzejmniejszy wobec ludzi z opozycji jest marszałek Kuchciński. No, pozwalając im często na coś, co się zwykle nazywa obstrukcją parlamentarną. Ja go w żadnym razie z tego powodu nie krytykuję. Uważam, że powinien robić tak, jak robi, ale przecież to jest ogromna różnica. Ja sam wielokrotnie miałem wyłączany mikrofon. Byłem jako przywódca w istocie jedynej partii opozycyjnej spędzany z mównicy przez marszałka. No, marszałkowie tacy jak Komorowski, no, byli gotowi tolerować wszystko, łącznie z obrażaniem kobiet. Pamiętam, jak wyszedłem na mównicę, żeby apelować do niego, żeby chociaż na to nie pozwalał. Też w żadnym razie nie zareagował. No, oczywiście już nie mówiąc o tym, co się działo na sali, te wszystkie obrażanie Niewchiłowski w pierwszym rzędzie, właściwie obrażający każdego naszego mówcę. I wszystko było w porządku, więc ja marzę o tym, że któregoś dnia po prostu w jakiejś audycji telewizyjnej się pokażę fragmenty tych obrad i tych, jaka jest różnica, o ile bardziej demokratyczne, a poza tym kulturalne są nasze rządy w Sejmie w porównaniu z ich rządem. Panie premierze, są głosy, które mówią, że działają państwo za szybko. Gdyby pan zechciał Polakom wytłumaczyć, dlaczego tak szybko, dlaczego taki proces legislacyjny, Trybunał, media, sześciolatki, podatek bankowy, bo może moglibyście wolniej, nie otwierając tyle frontów, zadarć je ze środowiskiem prawniczym, dziennikarskim, bankowym, z zagranicznym kapitałem w postaci hipermarketów, no to są bardzo niebezpieczne fronty. Proszę ojca, no pewnie gdybyśmy działali wolno, to nam to by zarzucano. My po prostu pewne zmiany chcemy przeprowadzić, żeby stworzyć pewną nową jakość w życiu publicznym i jednocześnie pójść do przodu, bo my przecież mamy o wielkie plany społeczne, wielkie plany gospodarcze i musi być w końcu czas na to, żeby je realizować. A jakkolwiek byśmy te zmiany nie przeprowadzali, bylibyśmy przedmiotem ataku i te fronty byłyby otwarte. No to jest po prostu kwestia obrony interesów, przywilejów. W sytuacji, w której w Polsce w ciągu tych 8 lat rządów na samym VAT-ie straciliśmy, no prawdopodobnie dobrze przeszło 100 miliardów złotych, zresztą mam nadzieję, że to będzie przedmiotem badań Komisji Śledczej, Komisji Sejmowej. I nikt na to w gruncie rzeczy nie reagował, jeżeli chodzi o władzę. Nie prowadzono żadnej, że można powiedzieć, kontrakcji. Chociaż tego rodzaju kontrakcje były przeprowadzone w różnych krajach i wykazywały duży stopień skuteczności. No, krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której pewna bardzo niewielka grupa czynników i tutaj wewnętrznych i zewnętrznych, bo też ludzie z zewnątrz i grupy z zewnątrz na tym korzystały, broni sytuacji dla niej bardzo wygodnej, a bardzo niedobrej dla Polski i Polaków.
Panie premierze, niektórzy też mówią, że to nic nie da, 500 zł plus dla poprawy demografii, dla polskich rodzin, bo PiS więcej zabierze niż da, na przykład poprzez podatek bankowy, gdy banki sobie odbiją to na klientach, i podatek od hipermarketów, bo obcy kapitał odbije to sobie po prostu na robiących zakupy Polaków. Ojca, konkurencja między bankami i hipermarketami jest tak ostra, że one sobie tego nie mogą odbić. No, te podatki nie są duże, więc to jest takie zwykłe straszenie. Wtedy jak się komuś to bardzo dużo zarabia, chce coś zabrać, to zawsze jest 100 różnych argumentów, żeby tego nie robić. Tak samo jak się coś chce dać społeczeństwu, a w szczególności tej biedniejszej części społeczeństwa, to zawsze jest 100 000 argumentów, żeby tego nie robić. No, my po prostu ten sposób myślenia zdecydowanie odrzucamy. Można opodatkować skądinąd bardzo wysokie zyski i to nie ma nic wspólnego z jakimiś zagrożeniami, powtarzam. Zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, no i tak nam się opłaca nie podwyższyć ceny, bo będziemy wtedy konkurencyjni wobec innych, czy innych nawet może wyeliminujemy z rynku, i to jest normalny, pozytywny mechanizm rynkowy. I powtarzam, na tych rynkach rzeczywiście jest potężna konkurencja. No, gdyby miało dochodzić do tworzenia jakichś zmów, no to oczywiście od tego są odpowiednie organy państwa, żeby na to reagować. Panie premierze, zadam jeszcze pytanie o opozycję. Kto jest dzisiaj największą opozycją Prawa i Sprawiedliwości? Wie pan, ja nie mam zamiaru tutaj ustawiać kolejności, jak to się mówi, na pudle ustawiać naszych przeciwników. No, różni się starają, ale w gruncie rzeczy to jest kwestia po prostu establishmentu. No to establishment, no dzisiaj wyraźnie stawiając na pana Petru, który występuje w telewizji publicznej 6 godzin. Jak już nie pamiętam, jaki to był czas, ale krótki czas, a w tym samym czasie prezydenta Rzeczypospolitej pokazywano przez 14 minut. I to jest taki pokaz tego, o co tutaj w gruncie rzeczy chodzi. Bo Platforma jest tak bardzo obciążona tym, co robiła, że prawdopodobnie te siły w establishmencie, które no, myślą, analizują sytuację i podejmują różnego rodzaju działania, uważają, że to nie jest już właściwy obrońca ich interesów. Ale oczywiście jak będzie to dalej wyglądało, to zobaczymy, bo ta formacja Petru to jest ciągle taka formacja na cienkim lodzie, ona bardzo łatwo może utonąć. Panie premierze, przełom roku, więc ostatnie pytanie dotyczące prognozy lidera obozu rządzącego na rok 2016. Sądzę, że co prawda wśród różnego rodzaju oporów będziemy realizować nasz program i że ten program będzie przynosił Polsce efekty. I to zarówno w skali ogólnej, jak i dla poszczególnych grup społecznych, bo ja tylko chciałbym ojcu i państwu, którzy nas słuchają, powiedzieć, że ilość pieniędzy, która będzie płynęła na wieś z powodu tego programu 500+, będzie większa niż to, co płynie z dopłat do rolnictwa. Naprawdę sytuacja się poprawi. I jeżeli ktoś na przykład uważa, że czteroosobowa biedna rodzina, która będzie dostała 2000 miesięcznie, na tym nie skorzysta, jej możliwości się nie poprawią, no to po prostu kompletnie nie zna życia. Ale nawet w znacznie zamożniejszych rodzinach te 500 zł nawet tylko przy dwóch dzieci na jedno dziecko też na przykład ułatwia wynajęcie nauczyciela czy wysłania na lekcje języka, no na różnego rodzaju rzeczy, które są pożyteczne. Ja wierzę w to, że Polacy wydadzą te pieniądze racjonalnie. Wielu przed dopłatami, jeszcze zanim te dopłaty się pojawiły, uważało, że one nie będą dobrze przez polską wieś wykorzystane i okazało się, że były bardzo dobrze, bardzo racjonalne. Między innymi bardzo podniósł się proces, poziom tak zwanej skolaryzacji, czyli ci najbiedniejsi, którzy przedtem nie mieli na to, żeby ich dzieci chodziły do szkół średnich, te pieniądze zyskali i dzięki temu te dzieci do tych szkół zaczęły chodzić. No, krótko mówiąc, i są takich przykładów było więcej. Naprawdę Polacy są w ogromnej większości, bo zawsze jest zróżnicowanie, narodem racjonalnym, który wie, co robić z pieniędzmi.
I chociaż mogą się zdarzyć jakieś patologie, to generalnie rzecz biorąc to po prostu poprawi sytuację polskich rodzin i tych średnio zamożnych i tych biedniejszych, to jest łącznie zdecydowana większość, a tam gdzie jest sfera już takiej zupełnej nędzy, to tą nędzę no, zmieni w sytuację, która ciągle jeszcze słabą, ale jednak dużo, dużo lepszą. Czyli zapowiada i pan uważam, rok że to lepszy. Jest po prostu bardzo dobre posunięcie, które wynika z potrzeby narodowej, tej potrzeby związanej z groźbą depopulacji Polski, ale także po prostu ze zwykłej przyzwoitości. Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego także na nowy rok. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Szczęść Boże, żeby radio, telewizja, wszystko w uczelniach i wszystko inne, co jest wokół was, rozwijało się pięknie. Bardzo dziękuję. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier Jarosław Kaczyński. Bóg zapłać. Dziękuję. Bóg zapłać.